Nazywam się Mateusz Niemiec, mieszkam w Koszycach, łaszcza do drugiej gimnazjum w Sośnicowicach. Ale wy se nie myślał, jobu na nazwisko Niemiec, że ja do was Azrajku przyjechał. Jobu też tak richty musza pędzieć, jobu też ani dobrze po niemiecku nie umiał go dać. Nie chcę mu się też chodzić. Ale w zeszłym roku to mi się dwuja wyłaziła z niemieckiego. Ale dobrze, że ta dobra rektorka mi dała ta tuja. Bo jak nie, to ja bym duma dostał szmary, alarmo by było, to całą wieś by słyszała, bo mnie się uczyć nie chciało. Ale ja bym dzisiaj nic nie chcę rozprawiać o szkole, ani o rektorach. I no bym porozprawił o ślubie od moich starszyków. Wiecie, wiele u nich mieli komedii. Nie jak dzisiaj przyjdzie się na gotowe do gospody. I no trzeba było wszystko samemu rychtować. Moja ona mi tak rozprawiała, jak ona sobie dowa musiała izby by sprzątać, sztory poprać, jedzenie narychtować, a zaś opa musiał gorzoła narychtować, jakiegoś grajka by na weselu szło tańcować i bryczka, aby zajechać do kościoła. Jak już dali na zapowiedzi, to tak tydzień przed wysylem napoczli kołoć do całki wsi piec. Dobrze, że ludzie dowali syr, mąka, jajka. Po pierwie nie było teraz sklepów, co teraz. A jak już były, to nic nie szło dostać i do ocet. Tak mi to rozprawiali w domu, to ja nie wiem, czy to prawda, czy nie. Ja? To chyba tam nie cyganili. Potem przyłaził maso szkery świnia biał. Narobił dobrych żymloków, krupnioków, leberwusztów, presbusztów, wędzonki na wędziu i wusztów nakręcił, a zaś baby, gęsi, kury i kaczki szkubały. We czwartek był polty abyt, na kery przyłaziła całko wieś. Wszyscy poprzemykali za młodo pani, pana młodego, za małych bajtlików, a wszystko to szło w umcuku z grajki. Jak już przyszło pierwszy umcuk, to się napoczło larmo i rąbanie starych budzloków i flaszek. Bez maś rozpruli stary zygowek i rozsuli piersie po całkiem placu. A moja oma boroka z upu musieli to wszystko sprzątać. We sobota było wesele w Koszycach, skąd moja oma pochodziła. Jak już upa przyjechał, fajnie wyśliglowany, w czarnym ancugu, w białej koszuli, pod karkiem miał białą fliga, szczewiki wypucowane w utaliny, muszą moja oma wykupić. A wiecie, o co w tym się rozchodziło? Nie! Richtig! Nie! Chyba wy ja tu sam za głos narobicie. Richtig, wy nie wiecie! No bo cię red, ale ja muszę sam porozprawiać, bo nie koszty wie. Jak już przyszedł starosta, stanął na pierwszym skutku kolenawy, to się napoczły wykupiny. Koleniku stała starościną z tablety, żeby tam trzeba jak najwięcej pieniędzy. Więc maś, moja uma nie poszła po tuniku, wydali ją za dość trochę pieniędzy. Jak już on wykupił, uma przyszła mu wnioczka i upadł mi bukiet z nelków. I w domu było błogosławieństwo, kiedy dowali rodzice. Potem jechali do kościoła. Wiele ludzi ich zatrzymywało, a dość końca kuno zje, to pora pójdzie sami, wiele gorzoły było czaru zdać. A już dojechali, kościół był panie przystrojony kwiatkami ze zygrody, mertum, ludkowie byli panie wyszliglowani, dróżki miały długie klajdy, włosy polukowane. Po kościele jechali do domu. Tam ich witali chlebem i solą, i ludkowie wierszowali im i dawali im kieszynki. Ale wy se nie myślcie, że takie kieszynki to się teraz dowo. Ino się dostał wasz bret, wasz korb, sznura na pranie, klaury, takie skromne kieszynki. A jak wszyscy powierszowali, poszli na obiad. Na obiad była nudel zupa, kluski, rolada, zuza i modro kapusta. Taki richty śląski obiad. Potem poszli się chwila potańcować i potem mieli chwilę przerwy, żeby się dychnąć. Tam była bunkawa, różne sorty kołocza i torty. Potem były konkursy.
Bo ja pamiętam dwa konkursy, w których upamiętam największego pycha. Poczekajcie, bo mnie się to musi wspomnieć, bo mu ta skleroza po łupie, wiecie? No, a już upa muszą zgodnąć, które kolano jest od mojej umy, zawiązanymi oczyma. Ale mu się bez podobało kolano szpiger mu trychy. Jaki tam puśmik! A zaś drugi konkurs był taki ze stołkami. Jak już muzyka przestała grać, upa siedną i stołek zerwą. I ciska wraz z mamuchą, my wiemy, ja już po prostu znów, my myślicie, my wiemy, już no, ale mówią, nic nie zapadać. Ale mu wraz fajnie doszła, bo tam się nie przejmujcie. I bez cały wieczór już nie umiał tańcować. Umiał wielkich pech na tym weselu. Jak to hop. O 12 były oczypiny. Jak już uma siedła na stołku, upa musiał ściągnąć szlajer, który był przypięty szpangami, a dróżki go zaczęły prać wyrlogiem. Jak już kszczuknął, uma wydała ciepła ten szlajer kolejnie wydanych ciągów. Bezmaś, zaś te dzioby zaczęły się prać, bo kożno chciała się wydać na bezrok. Po tym dziękowali rodzicom za wychowanie i jechali na noc poślubną. O której uma mi nic nie chciała powiedzieć, a joków najbardziej ciekawy i stokiego wesylo. Na drugi dzień były poprawiny, na których zaś się upa naprął. Bez cały tydzień się kulerował i już dostał pierwsze szmary od umy. Tak, za tydzień jechali na miesiąc miodowy. Ale wy sami wam myślicie, że jak się teraz jedzie do ciepłych krajów, kajta, szło się ćwikiem przerubać i na azot. Rychty, bo sam zawosna nie robię. No i tak do dzisiaj są w Łodzi te zabawy w Goszycach. Opuśćcie ćwikli, bo u nas jest we wsi teraz sadzie raps i majs. No i tak się żyją jak te dwa gołębie. Dziękuję, żeście mnie wysłuchali.